Spójrz na fotografie czy mapy sprzed kilkudziesięciu lat, a dostrzeżesz nieistniejący już świat. Jakże inaczej wyglądały osady, miasta i wsie? Jakże inaczej wyglądały domy i gospodarcze budynki? Współczesnemu człowiekowi wydają się one mniejsze, niepasujące do obecnych standardów, jakby stawiane w innej skali. Witajcie w krainie drewnianych, pobielonych ścian, strzech i gontów. Witajcie w nieistniejącym świecie łysogórskich wsi i miasteczek sprzed 200 stuleci. Rynek słupi, otoczony chatami godnymi litości. Zaraz prawie za rynkiem kończą się domostwa, między którymi odznacza się tylko nieco gmach, w jakim się niegdyś mieściły szkoły, utrzymywane przez benedyktynów z klasztoru świętokrzyskiego. Relacjonował swoje wrażenia podróżny przejeżdżający przez Nową Słupię w 1860 roku. Powstałe w połowie XIV stulecia miasto należało do łysogórskiego opactwa, dla którego pracowało, ale i korzystało z ruchu pątników. Upadłe w czasach szwedzkich najazdów miasteczko nie podniosło się już z upadku. Ostatecznie o jego losach zdecydowała kasata świętokrzyskiego klasztoru. Maleńkie to było miasto, kilkuset zaledwie liczące mieszkańców. Kościół, drewniane domki i rynek z przepływającą strugą wyznaczały oblicze Nowej Słupi. Wzgórze Świętej Cecylii kryje resztki dawnego grodu w Dębnie, dziś wsi, niegdyś miasta, po którym próżno szukać śladu. Na miejscu współczesnej świątyni wznosił się drewniany kościół poświęcony biskupowi Mikołajowi. Nie raz i nie dwa budowla z trudem opierała się świętokrzyskim wichurom, by zgorzeć na koniec. Wokół świątyni stały plebania, szpital i szkoły. Nieco dalej zaś folwarki, plebański i rządowy oraz chłopskie zagrody. Do dnia dzisiejszego niewiele ostało się z dawnego wyglądu tej łysogórskiej wioski. U podnóża Łysicy, na miejscu pustelniczego Eremu, wznosi się klasztor świętej Katarzyny. W
wiodą w nim klauzurowy żywot siostry Bernardynki. Niegdyś było tu puszczańsko, dziko, odludnie. Jeszcze w pierwszej połowie XIX stulecia, prócz nowożytnych murów klasztoru, była tu tylko austeria i stajnia zajezdna. Dziś to turystyczna miejscowość, niczym nie przypominająca azylu anachoretów. Biskup krakowski Bodzanta w połowie XIV wieku założył miasto, któremu nadał posadę i nazwę. Przez długie lata Bodzentyn związany był z metropolitami z Krakowa. Im zawdzięczał przywileje i rozkwit, mierzony wystawnymi budowlami i długą listą żaków pobierających nauki w krakowskiej akademii. W trudny czas Sejmu Wielkiego zapadła decyzja o upaństwowieniu rozległych dóbr krakowskich włodarzy. Bodzentyn odczuł to dotkliwie. Kiedy zabrakło potężnych protektorów, miasto upadało, żywiąc się jedynie wspomnieniami przeszłości. Centrum miasta stanowił rynek. Tu było słychać stanowczy głos burmistrza, krzyki sprzedawców i szepty plotkarzy. Pośrodku rynkowego placu stał ratusz, wzniesiony przez biskupa Andrzeja Trzebickiego w XVII stuleciu. Prócz pomieszczeń dla rajców, znajdowały się w nim archiwum, areszt i kupieckie kramy. W naroży rynku wszechmocny kardynał Zbigniew Soleśnicy wzniósł godną swym ambicjom monumentalną świątynię, choć surowa, kryje w sobie prawdziwe skarby, godne samej krakowskiej katedry. Serce Bodzentyna stanowił jednak zamek. Stojąca na skalistym cyplu budowla przez stulecia zmieniała wygląd. Gotycka warownia została przekształcona w renesansowy zamek, by wreszcie przybrać kształt barokowego pałacu. Rezydencja budziła podziw, tak wielkością, jak i nadobną formą. Prawdziwą ozdobą była brama wjazdowa i lekkie krużganki. Wrażenie robiły pałacowe ogrody i widok na świętokrzyskie szczyty porośnięte lasem. Po przejęciu dóbr biskupich przez państwo zamek niszczał. Niereperowany gmach popadł w ruiny. Rezydencja otoczona była szeregiem budynków gospodarczych, w których liczna służba
pracowała, by zapewnić potrzeby mieszkańców zamku. Miasto opasywały wielkie mury obronne, wzmocnione basztami i wjazdowymi bramami. Za miejskimi murami leżało przedmieście. Jego centrum stanowił plac targowy i kościół Świętego Ducha. Dobiegła kresu nasza wyprawa. Przekonaj się, ile zostało z tamtego świata.